Czy zastanawiałeś się kiedyś, co stanie się, gdy zniszczysz muzealny eksponat? Mam na imię Patryk, a w tym krótkim nagraniu opowiem Ci kilka historii ludzi, którzy specjalnie bądź też nieumyślnie zniszczyli dzieła sztuki. W 2010 roku kobieta przebywająca w nowojorskim Muzeum Sztuki w Metropolitan potknęła się i przypadkowo uderzyła w obraz. Chodziło o obraz Picassa pod tytułem Aktor, który został wyceniony na 130 milionów dolarów. Wynikiem tego zdarzenia była 6-calowa dziura w płótnie, która znajdowała się w prawym dolnym rogu obrazu. Po 3 miesiącach renowacji obraz wrócił na ścianę. Tym razem zabezpieczono go arkuszem pleksiglasu. Muzeum wydało oświadczenie, w którym podkreśliło, że kobieta nie doznała żadnych obrażeń, a ona sama, cała i zdrowa, wróciła do domu. Nie obciążono jej odpowiedzialnością za odrestaurowanie obrazu. Jej sytuacja jest normą w przypadku uszkodzenia dzieła sztuki nieumyślnie. Najgorsze, co może się zdarzyć, to zakaz wstępu do muzeum dla sprawcy. Pewnego razu w Cambridge, w Muzeum Fitzwilliam, mężczyzna potknął się o sznurowadła i całkowicie zniszczył 3 unikatowe 17-wieczne wazy. Przedstawiciele muzeum grzecznie poprosili, aby nie wracał w najbliższej przyszłości. Sam mężczyzna nie poniósł żadnych kosztów finansowych. Zaś w 2016 roku starsze małżeństwo poważnie uszkodziło jeden z eksponatów w Narodowym Muzeum Zegarów i Zegarków w Pensylwanii. Para zaczęła szarpać za ruchome części zegara zaprojektowanego przez artystę Jamesa Bordona, co skończyło się jego rozbiciem o podłogę. Para została wypuszczona bez choćby reprymendy. W maju tego samego roku jeden odważny fotograf zdecydował, że koniecznie chce zrobić sobie zdjęcie obok posągu portugalskiego króla Sebastiana. 150-letnia rzeźba stała na piedestale, kilka stóp nad ziemią. Mężczyzna wspiął się na front obiektu, który rzeźba ozdobiła. Posąg spadł i roztrzaskał się na kawałki. Mężczyzna został aresztowany i ukarany grzywną za zniszczenie mienia miejskiego. Gdyby to się stało w bardziej tradycyjnym muzeum, mógłby wyjść bez szwanku. Prawie wszystko, co znajdziemy w muzeum, jest ubezpieczone. Muzeum może spisać dane kontaktowe nierozważnego zwiedzającego, ale to tylko w celu wypełnienia papierkowej roboty. W większości przypadków zwiedzający są traktowani jako goście, co oznacza, że nie będą ponosić odpowiedzialności finansowej za wyrządzone przez siebie szkody. Nawet pracownicy muzeów zazwyczaj nie tracą pracy z powodu popełniania błędu. Przekonała się o tym grupa portierów w Anglii, którzy wyrzucili puste pudełko, jednak okazało się później, że zawierało ono obraz o wartości ponad 130 tysięcy dolarów. Odkrycia tego dokonano po tym, jak pudełko trafiło do maszyny zgniatającej wraz ze stertą innych odpadów. W 2014 roku dozorca we Włoszech pomylił sztukę nowoczesną z kupą śmieci. Rzeźba składała się z kilku luźno rozrzuconych kawałków tektury, zmieniętych gazet i okruchów z ciasteczek. To samo wydarzyło się rok później w innej włoskiej galerii. Sterta butelek i konfetti udekorowały wnętrze kosza na śmieci. Wszystkie te incydenty łączy to, że zniszczenia były nieumyślne. Inaczej jest w przypadku, gdy ludzie zaczynają niszczyć rzeczy celowo. W 2012 roku mężczyzna o nazwisku Andrew Shannon odwiedził muzeum w Irlandii i wybił dziurę w obrazie Moneta, którego wartość szacowana jest na ponad 10 milionów dolarów. Obraz wrócił na ścianę z założonym szkłem ochronnym po 18-miesięcznym projekcie renowacji. Pan Shannon dostał 5 lat więzienia za swój mały wyczyn. Dlaczego muzea nie podejmują bardziej zdecydowanych kroków, by chronić przedmioty, które znajdują się pod ich opieką? Istnieją dwa główne powody. Po pierwsze, wiele osób uważa, że tego rodzaju środki ostrożności przeszkadzają w odpowiednim doświadczaniu sztuki na wystawie. Po drugie, zabezpieczenie każdego pojedynczego eksponatu jest bardzo, ale to bardzo kosztowne. Pamiętaj, idąc do muzeum, zachowaj ostrożność. O ile nie było to celowe, prawdopodobnie nie będziesz miał żadnych poważnych kłopotów, ale nawet drobne uszkodzenie może zająć miesiąc, a nawet lata, aby w pełni je naprawić. I to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli materiał Ci się spodobał, zostaw kciuka w górę, zasubskrybuj kanał, aby nie ominęły Cię kolejne produkcje. Kosmiczna piona.